Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam was do trzeciej części w naszej rozgrywce The Last of Us. Nie błaga. O rany. Wyszłam na zewnątrz. No właśnie, Eli wyszła na zewnątrz. A dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili albo nie pamiętają o tym, to zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. No tak, troszeczkę pada. Eli chyba pierwszy raz jest na zewnątrz. Pewnie nie wie jeszcze, co to deszcz. No dobrze, chodźmy w takim razie. Tędy. Może i tędy. O, tu jakieś śmieci pływają, kurcze. Mogliby posprzątać, chociaż jak grę nakręcają. Patrzcie, ile tych butelek, no. No nieładnie, nieładnie. Robicie grę i śmiecicie w grze. No. O kurczę. Tylko bez numerów. Ruchy. Odwróć się, na kolana. Przecież tam nikogo nie było. Sprawdź ich, złożę raport. Ręce na głowę. Która mile z 12? Przejęliśmy 3 włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Za ile będą? Parę minut. O kurwa! Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. No. O kurwa. Patrz. Chryste Panie. Marlina o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie. Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma 3 tygodnie. Przemiana następuje w 2 dni, więc przestań pieprzyć. Ma 3 tygodnie. Przysięgam. Czemu by was wystawiała? Nie kupuję tego. Hmm? O cholera. Tess. Chodą. Chodą! Trochę, szybko! O cholera! 2 martwych mundurowych. Powtarzam, 2 ofiary. Szybko. Okej, Eli. Na mój sygnał biegniemy. Sygnał. Uciekamy. Okej. Teraz. W nogi. Trzymaj się z dala. Znowu musimy pobiec. Gotowa? Jasne. Tak. Pełno tu patroli, patrzcie. No kucnij. Widzę ich. Musieli się przedostać. Sprawdzić okopy. Trzymajcie się z tyłu. Sporo ich jest. Do odwołania rozkazów szukamy dalej. Nie dajcie się zauważyć. No a co powiedzieć? Trzymajcie Joela. To
Tu jest jeden, trzech, czterech ich jest, patrzcie. Może tędy jakoś? Kto to? O! Kurwa ma... Ruchy, ruchy! Ja cicho! Na dole w okopie! Daj mi go czymś! Dobra. Dwóch żeśmy zlikwidowali jeszcze. Jeszcze jeden został chyba. Osłaniam! Nie żyje! Kurwielu! Kurwa, gdzie ty się szwęga? No i więcej nie widać, patrzcie. Widzisz coś? Gdzie co? U ciebie? No nie, zaraz przełączmy sobie na inną broń, może. Może nie będzie to. Dwa naboje tylko. Chociaż z drugiej strony, kurczę, ja bym jeszcze, wiecie co zrobił? Może to nie jest rozsądne wyjście, ale ja bym chciał wyjść tam na górę. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle w tym momencie. Bo powiem wam, że skusiło mnie to, że no skoro żeśmy ich załatwili, to tam przecież mogą być jakieś ciekawe, fajne zasoby. Tylko czy mi się uda tam wyjść? A jeżeli by się udało, to którędy mam tam się dostać? Ale chyba niestety nie. To jest, że tak powiem, obszar taki troszeczkę zamknięty. Chyba. Jeszcze przejdźmy tędy, zobaczmy. Ale nie, nie, nie. Tam już nie. Podobno. Tutaj jest. Schylcie się. Szybko, szybko. Ja bym go zaszedł od tyłu, jeżeli się uda. No taka trochę brawurowa. Zostawmy ich klikatą. Brawurowa akcja. Ale może by się to udało, patrzcie. Wejdźmy sobie na górę. Możemy przejść tędy. No więc jeszcze zerknijmy tutaj. Czy tu coś jest? No proszę, taśma, ale mamy max taśmy. Więc tak jak mówiłem, skoro mamy max czegoś, to spróbujmy wytworzyć jakieś... Ojejku, tutaj nie możemy tego. Coś, co potrzebuje taśmę w swojej... O, tutaj jedna taśma się zużyje, no i dobra. I teraz możemy taśmę sobie zabrać. Właśnie w ten sposób trzeba po prostu... podchodzić do tych surowców, bo inaczej to może się okazać, że na przykład mamy jakiś tam element, który możemy wziąć, na przykład apteczkę,
ale mamy niestety już pełno apteczek. I też się nie da tego zrobić. No dobra. No, z życiem. Tędy. Okej, idziemy. Chodź, Eli. Okej. Chodź, Joel. Idę. Pełno ich tutaj. Ciekawe, jak ich ominiemy. No, ciekawe. Nie zauważyli nas. Chodźmy naokoło. Jak to wygląda? Za dużo ich też. O, rany. Pusto? No dobra. Kolejne latarki. No gdzież on mi wypatrzył? Osłaniać mnie, idę! Osłaniam! Oj. Niedobrze. Wiemy. Dobrze! Nie wiem, czy tak dobrze. Schowajmy się tutaj. Ojejku. Dobra, czekajcie. Zobaczmy, jaką mamy tutaj broń. Osłaniaj mnie! Na pewno. Dobra. Dobra, jeden zdjęty. Jest jeszcze gdzieś tu jakiś? Jest. Tutaj za tym samochodem gdzieś pewnie. Oczywiście. Dobra. Czy jest jeszcze ktoś coś? Nie ma. Jakieś zdobycze? Bo nam jeden nabój został tylko w tej spróbie, a jakoś z samonicą my tutaj zbyt bogato nie stoimy. No niedobrze. Ewidentnie niedobrze. Więc zobaczmy, czy tutaj coś możemy... No nie, to nic nie ma, kurczę. Łysko się. Jak to mówią. Mi amunicja potrzebna. Tędy, chodźmy. No, tędy chyba nie wskoczymy. Tutaj może którędyś? No raczej chyba nie. Tu jest jeden, ale on też pewnie żadnej amunicji nie miał. No właśnie. Nie, no słabo. Gro, daj amunicję. No nic, skakujemy tutaj chyba. Teraz wiesz, gdzie iść? Straciłam orientację. Tu mam jakieś kanały, patrzcie. Nie, tędy się nie przeciśniemy.
jakieś drzwi są, chyba. Może tędy? Gdyby tutaj udało się do środka tego budynku jakoś wejść, to może coś by z tego było, ale czy się uda? Wejścia żadnego brak. O. To też jest wszystko zawalone. No nie podoba mi się to. Tu też wszystko zawalone. Brzmi. Czyli gdzieś przejście musi być tutaj na dole, skoro one tam zostały. No i co też mi powiedz teraz? Teraz? Którędy miałam iść? Jak tu przejście dalej nie ma żadnego. A, tędy! Zobaczmy, dokąd prowadzi. O, proszę. No, udało się. Trzeba było trochę poszukać. Tak, to się przyda. Trzymaj się blisko. Przynajmniej już nie mokniemy. Dokładnie. Jak sytuacja? Myślę, że tędy się przeciśniemy. Z tą latarką. Ale przedtem zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego nie znajdziemy. Jakaś pralnia, patrzcie. No dobra, chodźmy tędy. Oddział Charlie, zgłoś się! Cholera, kolejni żołnierze. Dobra. Koniec poszukiwań, wracamy do sektora 11. Chyba nas nie widzą. Przyjąłem, z dowozu! Skończyli poszukiwanie. Nie wychodźcie z cienia. No i dobra. Mamy jakieś pomieszczenie. O. I patrzcie, tak jak mówiłem, w szafkach często i gęsto coś można znaleźć. I tu właśnie jest taka sytuacja. Jesteśmy bezpieczni? Nie, wciąż się tu kręcą. Poczekaj, złap oddech. Joel, zobacz, czy jest tu coś, co nam się przyda. No cały czas patrzę. Cały czas patrzę. O! Po rzeczy nam się przyda. Stąd. No, to kolejne szafki do otwarcia. O, proszę. Tych szafek otworzyć nie możemy. No to tyle. Zobaczmy jeszcze, czy możemy coś tutaj wytworzyć. No, apteczkę jedną moglibyśmy sobie, ale nie, na razie się wstrzymamy z tym.
Mogłbym się trochę podleczyć i jedno apteczko wytworzyć, ale może te surowce się przydadzą do czegoś innego, więc na razie... Na razie sobie damy spokój. No nic, idziemy tędy, tym korytarzem. Też tutaj. Pójdziemy tą rurą. A, możemy przejść tędy. Tam, co była zasypana. Wow, czekajcie. Jezu. Wracamy pod mur. Chodźcie. Chyba już poszli. Eli zmęczona. Słuchaj, jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlin powiedziała, że mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, Tess. Co my tutaj robimy do cholery? A jeśli to prawda? Żartujesz. Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. Joel ma wątpliwości, powiem wam. Tędy! Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Miejmy nadzieję. Czy tu coś jest gdzieś w pobliżu? Czasami w pobliżu samochodów jakieś rozwalone części można pozyskać, ale nie tym razem chyba. Wyglądają te budynki z bliska. Ale wilka. Więc co się stało? Tereny wokół strefy kwarantanny zostały zbombardowane. Chcieli zabić jak najwięcej zarażonych. Dobry plan. Niestety doraźny. Co to do cholery było? Dobre pytanie. Słyszałaś? Tak. Ale to było daleko. Cholera. I jesteśmy bezpieczni? To jest jakiś dostawczak, zobaczmy, czasami właśnie w takich miejscach też można coś znaleźć, ale no niestety nie tym razem. No, ona już na górze. A ja jeszcze tutaj zerknę, koło tego samochodu, który jest rozwalony. Może tu coś będzie. No, potrzebuję pilnie naboju, bo z nabojami tutaj u nas krucho jest. Ale... Nieźle. No, jeśli ma ktoś lęk wysokości, to niech nie patrzy. Spójrzmy. O, jest i nasz ratusz. Tak, musimy ominąć ten bałagan. To ma być centrum miasta? Raczej to, co z niego pozostało. Dokładnie. To nic nie ma. Tutaj.
Znalazłaś tam coś? Nie. Cegła. Szukaj dalej. A ja mam coś zrobić? Teraz trzymaj się blisko Tess. Spoko, się wie. Takie teksty. Szczurki, szczurki. Ej, Tess? Idę. O, tutaj może coś być. Niestety nie ma. Mogło być, ale nie ma. O kurde, jak głęboko. Coś go rozszarpało. Tak jakby. Umarł niedawno. Czy to źle? Być może. Lepiej stąd chodźmy. O! Córki. Niestety nabojów nie ma. To cóż, no chyba na schody idziemy, no co nam innego zostaje. Oj, 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 oj. Tu coś było. Zobaczmy, co to jest, przeczytajmy. Czas operacji, lipiec 2033. Dowodzący, Waters. Miejsce operacji 2438A. 808, przybycie do 2438A, brak kontaktu w SL Patrol, przemieszcza się w kierunku centrum. 21, brak kontaktu 22.18, brak kontaktu 23.12, Sher Atwater zgłasza kontakt wzrokowy, słuchowy, zarażenie w drugim stadium infekcji w pobliżu zawalonego biurowca. Badanie przypadku 23.40, wiele kontaktów z zarażonymi. Sher Atwater Sash, nie wiem jak to przeczytać. Kolicz, zabici w akcji, otoczony, wycofany wnętrza budynku, oczekuje na ewakuację. Czyli tutaj jakaś akcja wygląda na to, że zginęli czekając na wsparcie. No właśnie, jakaś akcja wojskowych była, która się źle skończyła. Kurwa mać, klikacz. Jezu. Co mu się stało? Tak wygląda szpital po zarażeniu. Czy oni w ogóle coś widzą? W pewnym sensie. Wykorzystują fale dźwiękowe. Jak nie to pesz? Tak. Jeśli zaczną klikać, musi się odstawać, inaczej cię namierzą. O. Mam wrażenie, że ten budynek zaraz się zawali. I teraz patrzcie, mamy już w tej momencie to, co mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku. 100 tych pikułek umiejętności, więc bym chciał tutaj sobie udoskonalić to rozchwianie broni, żeby było mniejsze, więc lecimy. No, udało się. Mamy już w tej chwili 0, ale za to mamy mniejsze rozchwianie broni. O to właśnie nam biegało. No, jeden nabój niestety tutaj tylko. Uwaga na głowy! No i tutaj szukamy. Wszystko super. Wszystko jest super. Amunicji. Nożyczki. No i właśnie, mamy tutaj taśmę, którą mamy już pełno tej taśmy. Zaraz, co możemy z taśmy zrobić? Słuchajcie. Zobaczmy. No nic, może weźmy to, ale to i tak nam nic nie da. Chciałbym coś wyprodukować z taśmy, ale niestety nie ma co za bardzo. No i właśnie, takie są tutaj dziwne. Przyłączymy się na tą broń może. Tutaj na tą. Szkoda, że nie bardzo mamy co z tą taśmą zrobić, no ale nic. Może uda się tutaj wrócić, nie wiem.
Zobaczymy, jak nas gra, gdzie wrzuci. Pomóż mi z tym. O kurde. Nic nie jest? Nic mi nie jest. Poszukajmy jakichś zapasów. No i teraz niestety musimy tutaj... Rany! Ale to była jazda! Była? O tak. Alkohol? To jest chyba cukier? Masz, opatrz ranę. Dziękuję ci. Ale rana już opatrzona została. Tu jest jakieś pomieszczenie. No to użyjmy ostrza. Skład jakiś. O, ile tu mamy dobroci. No bierz. Dlaczego on tego nie chce brać? Tu taśmy mamy max. Jeden nabój do strzelby. Dobra, zobaczmy sobie, co my tutaj możemy jeszcze... To bym wytworzył. I to bym wytworzył, bo to może nam się przydać w walce. No i apteczkę zróbmy jedną jeszcze. Dobra. Tyle chyba. Tędy? O rany. Puchy. Na górze. Zobacz. Jezus. No. Sprawdź, czy jest przejście. Czysto. Chodź, Eli. Dobra, twoja kolej. No chodź. Dawaj, dawaj. Już. I proszę. Okej. No dalej, dryblasie. Podaj mi rękę. No co jest? Czego on nie chce? Skoczyć? Chodź. No.
Powiem wam, że nie jest dobrze. Dostaniemy się po rusztowaniu. Tyle. Eli, nic ci nie jest? Poza tym, że mam pełno w gaciach? Nie. Drogę. Przejście jest zawalone. To co? Wracamy się? No raczej chyba nie. Dobra. Zejdźmy tędy w takim razie. Może tu przeskoczyć? O właśnie. O to chodziło. Bardzo panie proszę. Dobra, w drogę. To jakieś szaleństwo. Tylko nie patrz tu. Co? Chyba żartujesz. Nie, nie żartuję. To były kiedyś takie windy do malowania budynków, nie wiem, czy wy kojarzycie. Ciężko równowagę złapać. Chodź, Eli. Nie patrz w dół. No, nie patrz w dół. Wszystko gra. Jest przejście. No zamienimy to może, nie wiem czy to ma sens, ale czymś wzbogacony jest ten kijek. Ten też to samo w zasadzie, więc to nie ma chyba większego znaczenia. Pójdę to sprawdzić. Zostań z dziewczyną. No ale to już będzie w kolejnym odcinku. Na ten moment żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, no i napiszcie, jak wam się nowa seria podoba. To tyle. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.